Partnerstwo na gminie Zębrzyce. Jest nas tylko dwóch, to zaraz uzasadnię, dlaczego tak się stało. Otóż ten komitet wystawił na nagrodę na radnie gminy Zębrzyce pana Janusza Pudla. Pan Janusz Pudel jest inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej, od 20 ciągu studiuje na Politechnice. No i sobotę, niedzielę mam zjazd, tam nieobecność. Są te zjazdy raz na dwa tygodnie, po prostu powodują wielkie zaległości po prostu naprawianie. Stąd też wybaczcie Państwo, że jest na zajęcia. Ale myślę, że jako kandydat na radnego nie zbyt to by byłby pomocny z racji wiedzy, wiedzy technicznej, wiedzy o projektowaniu obiektów narodowych, budowlanych, tam na pewno byłby pomocny i służył swoją wiedzą i doświadczeniem, jako że to człowiek już dobrze po 40. Stoi tutaj obok mnie pani Teresa Burman. Pani Teresa Burman również z wykształcenia, posiada wykształcenie wyższe, może się pani zapewne trochę przedstawię, prawda? Tylko wiem, że jest absolwentem Akademii Rolniczej. Z tego co wiem, to technologia żywności. Dzień dobry wszystkim. Pierwszy raz występuję, jestem sekretarzem. Moje nazwisko na pewno wszyscy znają, chociaż mógł takie okrążenie znać. Teresa Burman, skupanie z Kidowa Ruszewska. Dlatego nie znali tego nazwiska Tucha. Prowadziłam gaz, można powiedzieć, przez Zębrzyce pracowałam. Więc ludzie może znają mnie od tej strony, że rzetelnie to prowadziłam i sumiennie poświęcałam całą energię i każdy czas służyłam ludziom. Bo początkowo wydawało się, że nie przejdziemy z tym gazem przez Zębrzyce. Ja pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wśród ludzi chorych psychicznie. Więc mam styczność z ludźmi normalnymi, takimi więcej wymagającej troski. Lubię swój zawód i lubię ludzi. Mam już dzieci dorosłe, także całą energię i swój czas chcę poświęcić Zębrzycom. Dlaczego? Dlatego, że od pewnego czasu nie podoba mi się to, co się z Zębrzycą dzieje. Nie chcę, żeby Zębrzyce stały się taką wioską przełomową dla samochodów z Krakowa, gdzieś tam do Makowa, czy do Zakopanego. Owszem, chcę drogi, ale wądrze prowadzone. Nie chcę, żeby była wyjedziona drogami. Nikt mi nie mówi, że akurat sklepy w Zębrzycach upadają. Mamy wolny rynek. Gdzie jest tani, tam jedziemy. Nikt mi nie powie, że ja na przykład wiem, gdzie jest coś tani, jadę do Makowa. Gdzieś tani to budzowa. Więc gdy będzie tani w Zębrzycach, ludzie również nie przyjdą. Teraz zresztą słyszymy, że się most otwiera, więc wszystko będzie w porządku, chyba wróci do domu. Co bym chciała zmienić? Akurat mieszkam na końcu Zębrzyc, tam gdzie było najładniejsze tereny. No teraz to ja się czuję jak dramatycznie. Szum niesamowity. Nie wyobrażam sobie, żebym jeszcze powalił. Szła droga, droga, która nie zwróciła mam do drogi z drugiej strony. Szukam rozwiązań problemów. Matki, które jadą z dziećmi, czy osoby starsze na rowerach, pytają, dlaczego my pojedziemy na spacer. Czy gdzie pójdziemy z dziećmi? Nie ma placu zabaw. Również nie chcę się wypowiadać, bo też bym chciała, nie chcę się powtarzać to, co inni radni. Ja po prostu chcę stworzyć Zębrzyce, chcę, żeby te Zębrzyce były wspaniałe. No, bo ludzie są tutaj również wspaniali. Chociaż mówi się, że jesteśmy uparci, może mamy coś z tego, ale dążymy do celu i chcę, ja również chcę, jeżeli będę radna, z całych sił służyć Zębrzycom. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Pani Hacz, mam 23 lata. Z wykształceniem jestem nauczycielem Zagnieckiego, obecnie studiuję w kierunku o specjalizacji gospodarczej i chciałabym postawić na młodych i wspierać wszystkie programy, które pozwolą młodym ludziom rozwijać się w naszej miejscowości, a szczególnie program popieram pana Czaka na wójta gminy Zębrzyce. Uważam, że jest to dobra kandydatura, ponieważ potrafi zarządzać zespołem i myślę, że jego przedstawione cele da się zrealizować. Tylko przy pomocy wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Proszę Państwa, szczegółowy program jeszcze Komitetu Wyborczego Partnerstwo dla Gminy Zębrzyce zostanie przedstawione przeze mnie jako kandydat.
własnym metodem.